Ostatnie lata były bardzo złote dla historii Liverpoolu. The Reds prawie co roku, jak równy z równym, do ostatniej kolejki rywalizowali z Manchesterem City o najlepszą drużynę na wyspach. Drużyna z Liverpoolu była tak naprawdę jedyną drużyną w Anglii, która jakkolwiek potrafiła się postawić potędze Manchesteru City. Dwukrotnie zabrakło im zaledwie jednego punkta do upragnionego tytułu, a sama rywalizacja obywateli z The Reds na stałe przejdzie do historii całej angielskiej piłki. W 2020 roku udało im się w końcu po 30 latach podnieść upragniony tytuł najlepszej drużyny na wyspach, tym razem nie pozostawiając żadnych ze sporą przewagą punktową. Machina Jurgena Kloppa była nie tylko postrachem Premier League, ale i europejskiej piłki. Od 2018 roku w finale znaleźli się aż 3 razy, jednokrotnie udało im się podnieść upragniony tytuł w 2019 roku, pokonując Tottenham. Kloppowi tak potężny kolektyw udało się utworzyć w zaledwie 3 lata, bo stery klubu przejął w 2015 roku. Był to bardzo przełomowy moment dla drużyny z Liverpoolu. Ci w poprzednich sezonach tułali się między miejscami 6 a 8 i jedynie raz w sezonie 13-14 zajęli wysokie drugie miejsce, dzięki któremu mogli powąchać po latach boisko upragnione Ligi Mistrzów. Kibice od momentu przejęcia drużyny przez Niemca mocno zdążyli przyzwyczaić się do Ligi Mistrzów na Anfield. Oprócz pierwszego sezonu Klopp od 2017 roku regularnie melduje się ze swoją drużyną w Lidze Mistrzów, robiąc to aż 6 razy z rzędu. Na starym kontynencie Liverpool praktycznie od razu stał się postrachem innych drużyn. Klopp już w sezonie 15-16 wraz ze swoimi podopiecznymi znalazł się w finale Ligi Europy, gdzie polegli na drużynę Sewilli, która mocno w tamtych czasach dominowała te rozgrywki, zdobywając je aż 3 razy z rzędu. Jurgen stworzył potężną drużynę, którą każdy za wszelką cenę chciał uniknąć, a z biegiem lat w Liverpoolu powstawał coraz większy potwór, wzmacniający się coraz to bardziej kluczowymi zawodnikami. Ogromna część fanów czy ekspertów była w szoku efektów pracy Jurgena Kloppa. Dzisiaj jest on jednym z lepszych szkoleniowców na świecie, przechodząc jednak do Liverpoolu, danie mu takiego miana było lekko kontrowersyjne. Kibice na Anfield oczekiwali przybicia Jurgena jak wielkiego zbawiciela, ale chyba nikt nie spodziewał się, że Klopp w tak krótkim czasie będzie w stanie wywołać tak mocny impact na całej drużynie. Klopp od zawsze był trenerem znanym z tego, że z zawodników wyciągał więcej niż ktokolwiek po nich się spodziewał, czy to w Mainz, czy to w Borussii, czy obecnie w Liverpoolu. Początkowe transfery przeprowadzone przez Niemca bywały bardzo niepozorne i wyglądały jak naturalne wzmocnienia, które jednak nie powodowały u fanów piłkarskich efektu wow. To nie były transfery rzędu PSG, Manchester United czy Manchesteru City. Każdy piłkarz przechodzący do Liverpoolu w tamtym okresie był po prostu uważany za fajnego grajka, ale na pewno nikt nie myślał o nich poważnie w kontekście zdominowania Premier League czy takich sukcesów w Lidze Mistrzów. Chociażby transfer Salaha chyba najbardziej pokazał nos Jurgena do takich transferów. Ten idealnie wpasował się w całą układankę Kloppa i w mig stał się mocną cegiełką każdego sukcesu. Budowa drużyny Liverpoolu była tworzona bardzo inteligentnie. Zawsze do klubu trafiał akurat brakujący element, jak chociażby okoliczności trafienia Alissona do Liverpoolu po fatalnych błędach w finale Ligi Mistrzów Kariusa. Nagle obstawa bramki na kilka lat została wzmocniona tak mocno, że do dzisiaj problem, przynajmniej bramkarski, w Liverpoolu w ogóle nie istnieje. Teraz to wszystko to trochę chyba za mało. Liverpool w tym sezonie stał się cieniem całego potwora, którego tyle lat budował. Każdy kolejny mecz sprawia wrażenie, jakby ta machina stworzona przez Kloppa coraz bardziej się rozpadała, a z całego wielkiego kolektywu odpadają kolejne części. Liverpool dzisiaj znajduje się na 10 miejscu, ale końca kryzysu wciąż na horyzoncie nie widać. Drużyna Jurgena Kloppa jest najgorszą drużyną w całym Premier League w 2023 roku. Od wejścia w nowy rok nie wygrali jeszcze żadnego spotkania i nie widać, żeby miało to się zmienić, a przecież na horyzoncie już czeka Real Madryt, z którym niebawem drużyna z Liverpoolu ma się zmierzyć w ramach 1/8 Ligi Mistrzów. W tym momencie Liverpool na pewno został wyłączony z walki o mistrzostwo, ale prezentując taką formę, zaraz mogą zostać całkowicie wyłączeni z walki nawet o europejskie puchary. Ścisk w top 4 wygląda w tym sezonie naprawdę imponująco i nie widać, żeby któraś z drużyn mogła zaliczyć jakiś spadek. Manchester United od momentu odejścia Ronaldo przechodzi wielkie objawienie i pokonuje przeciwnika za przeciwnikiem. Man City to Man City. Geniusz Pepa Guardioli na pewno do końca będzie bił się w walce o trofeum Premier League. No i na końcu lider, fenomenalny Arsenal, którym jak mało komu zależy na podniesieniu po latach tego trofeum i podniesieniu z kolan po latach upokorzeń całej drużyny The Gunners. Na pewno to wszystko nie układa się za dobrze dla Liverpoolu i powrót na tron, szczególnie w lidze angielskiej, staje się coraz bardziej niemożliwy. Powodów na spadek formy The Reds można szukać w wielu miejscach, choć konkretnej odpowiedzi szukać nam na próżno. Na pewno układanka Kloppa zaczęła się sypać od odejścia Sadio Mane. Senegalczyk zastąpił Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. Zawsze potężną stroną Liverpoolu był ich atak, a tu został osłabiony o jednego z, o ile nie najważniejszego piłkarza właśnie tej formacji. Przed rokiem przecież Sadio był według France Football drugim najlepszym piłkarzem świata, prowadząc drużynę z ich całym atakiem do finału Ligi Mistrzów. Sadio przeszedł do Monachium za kwotę 70 milionów euro, co
patrząc jak wielki kryzys wywołuje obecnie jego brak w drużynie z Wysp, naprawdę było niską kwotą. Odejście tak kluczowego piłkarza, który przez tyle był wpisywany w taktykę i DNA Liverpoolu, rozpoczęły problemy w ataku. Pozostali piłkarze jak Salah czy Firmino ewidentnie nie mogą sobie poradzić z brakiem Senegalczyka u swojego boku. Egipcjanin, który wcześniej był armatą swojej drużyny, po 20 spotkaniach ma na swoim koncie zaledwie 7 bramek. Patrząc w statystyki, ten na pewno ucierpiał najbardziej na braku Mane. Problemy nie mają miejsca jedynie w ataku. Liverpool w tym sezonie notorycznie zaczął zmagać się z wieloma kontuzjami, w przyszłości miewali podobne plagi i za każdym razem ciężko im było wyjść z tego problemu suchą stopą. Dzisiaj kontuzjowany jest główny filar i zawodnik, na którym dosłownie opiera się cała obronna gra Liverpoolu, Virgil van Dijk. Ten opuścił już 7 mecz, a jego powrót wciąż stoi pod znakiem zapytania. Virgil w momencie przejścia Southampton do Liverpoolu od razu wpisał się w ich obronę fenomenalnie i spora zasługa każdego tytułu na pewno leżała w jego obronie. Gdy przypominam sobie czasy przed van Dijkiem, obrona The Reds nie stała na tak wysokim poziomie, a ich praktycznie jedynym atutem był w tamtym momencie silny, mocny i zgrany atak. Virgil zmienił całą grę obroną Liverpoolu do tego stopnia, że stali się prawie najlepsi w tym segmencie na całych wyspach. Dzisiaj nie dość, że jest kontuzjowany, to jego forma też pozostawia wiele do życzenia, choć lepszy i Virgil bez formy niż inny obrońca w swoim prime. Z kontuzją zmagają się również Luis Diaz oraz Diego Jota. Szpital w Liverpoolu jest bardzo przepełniony. Innym potężnym problemem, z którym muszą się zmagać obecnie w Liverpoolu, to brak konkretnych wzmocnień. Do klubu od lat nie przychodził nikt konkretny, a poprzedni sezon zasilił jedynie Darwin Nunes, przechodzący z Benfiki, oraz Artur Melo, który nie zagrał do teraz żadnego spotkania w czerwonej koszulce, bo od przejścia do klubu wciąż jest kontuzjowany. Nunes to na pewno ciekawie wyglądający piłkarz, ale jeszcze poziomem bardzo odstający chociażby od Mane. Słabej gry całej drużyny nie można jednak usprawiedliwać jedynie kontuzjami, czy wcześniej wspomnianym odejściu Mane. Bardzo spora część zawodników sprawia wrażenie, jakby nie byli już tymi piłkarzami sprzed laty, a najlepsze lata mieli już za sobą. W końcu każdy skład w pewnym momencie nie działa już tak jak za ich najlepszych lat i myślę, że to właśnie najbardziej dotknęło obecnie Liverpool. Poszczególni zawodnicy kompletnie w tym sezonie się nie odnajdują i gdy porównamy sobie właśnie tych piłkarzy i stwierdzimy, że to oni przed laty byli tą potęgą, o której tak mówiłem na wstępie, można dostać szoku, bo wielu z nich obecnie są cieniem samych siebie. Być może stagnacja i brak większego celu dorwała obecnie piłkarzy Liverpoolu, bo gdy wygrałeś wszystko co mogłeś, nie będziesz tak mocno zmotywowany i zdeterminowany jak ktoś, kto nie wygrał nic. Czasem potrzebne jest swego rodzaju choć lekkie przewietrzenie szatni, jak widać takie coś mogłoby posłużyć Liverpoolowi. Od lat ci sami zawodnicy z przodu i z tyłu, może to pora na kogoś, kto wprowadzi w końcu trochę świeżości. Kto wie, czy tej świeżości nie przydałoby się również właśnie na ławce Liverpoolu. Klopp, choć również jest odpowiedzialny za całego potwora, po raz kolejny dochodzi do 7 sezonu, w którym bije głową o ścianę. 7 przeklęty sezon dla Kloppa chyba prześladować go musi już przez całe życie. Najpierw Mainz, gdzie w 7 sezonie spadł z Bundesligi, później w Borussii Dortmund, gdzie po paśmie sukcesów z drużyną nie udało mu się w 7 sezonie nawet zakwalifikować do Ligi Mistrzów. Dzisiaj to samo dzieje się na Wyspach, 10 miejsce w lidze i brak perspektyw na to, by z formy wstać z kolan. Jurgen na pewno ma jeszcze sporo czasu, by udowodnić, że to wszystko to brednie, a klątwa to standardowy wymysł kibiców, którzy lubią przypisywać barwne historie do rzeczy, z którymi nic nie ma żadnego powiązania. Mimo średniej formy, Niemiec cały czas może liczyć na wsparcie kibiców. Taki transparent pojawił się kilka dni temu pod Anfield. Kibice, którzy pamiętają chociażby czasy Brendana Rodgersa, na pewno za Kloppem będą stać murem. To wręcz szokuje, jak duży regres zaliczył Liverpool w przeciągu roku. Sezon temu byli ciągle w walce o 4 najważniejsze trofea, by dzisiaj być już praktycznie poza nimi na półmetku sezonu. Choć w ubiegłych sezonach bywały również takie potknięcia właśnie przez kontuzję, końcowo Liverpool zawsze wracał na swoje miejsce. Tutaj wszystko się wydaje być jeszcze trudniejsze, a 6 raz z rzędu kwalifikacja do Ligi Mistrzów zdaje się być pierwszy raz od lat poważnie zagrożona. Na pewno fani The Reds nie spodziewali się, że kryzys drużyny Kloppa może przyjść tak szybko w sezon z rywalizacją najlepszą drużynę na starym kontynencie, po walkę o Ligę Mistrzów, ale nie żeby ją wygrać, a w ogóle się do niej zakwalifikować.